Cześć, witam Was w kolejnej części rankingu platform do tworzenia smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji. W tej części podejmiemy temat partnerstwa w poszczególnych projektach. Także serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Ranking platform smart contract i DApps-ów, ostatni odcinek tego cyklu pierwszej serii. Tematyka partnerzy i ogólnie partnerstwa. Tutaj chciałbym, abyś, drogi słuchaczu, zwrócił uwagę przede wszystkim na to, że partnerzy, jak i partnerstwa są istotne dla każdego projektu. Warto jednak również pokusić się i wejść w temat trochę głębiej i sprawdzić i zweryfikować, czy dany partner nie jest tak zwanym jedynym tylko partnerem, od którego wszystko zależy. Mówimy tutaj o systemach zdecentralizowanych, dlatego również te partnerstwa powinny być rozdystrybuowane na kilka podmiotów i żaden projekt nie powinien głównie zależeć od jednego takiego obiektu, gdyż to w razie jakiegoś niepowodzenia czy też upadłości pojedynczego partnera odbija się bezpośrednio na danej platformie. Oczywiście partnerstwa mają to do siebie, że są zawiązywane i są rozwiązywane, dlatego ciężko tutaj uznać ten wskaźnik jako bardzo miarodajny. Niemniej jednak tutaj przedstawię parę partnerstw dla poszczególnych projektów, takich powiedzmy najbardziej aktualnych, które w jakiś sposób mają swoje potwierdzenie. I na koniec oczywiście podsumowanie tego odcinka. Także tak jak wcześniej wspomniałem, ostatni odcinek tej serii partnerzy, partnerstwa poszczególnych projektów. I pierwszym z nich jest projekt Ethereum, cały protokół Ethereum. I tutaj przede wszystkim z największych graczy, największych partnerów należałoby wymienić firmę Microsoft, która na swojej platformie Microsoft Azure umożliwia tworzenie właśnie rozwiązań opartych o strukturę danych blockchain, też w oparciu o właśnie protokół Ethereum. Dodatkowo Amazon Web Services, a konkretnie usługa Amazon Manage Blockchain, również planuje dodanie platformy Ethereum do swojego portfolio. Obecnie funkcjonuje to w oparciu o Hyperledger Fabric. Dodatkowo tutaj w przypadku projektu Ethereum mamy do czynienia z całym Enterprise Ethereum Alliance, które również zrzesza podmioty zorientowane i zainteresowane współpracą właśnie z organizacją Ethereum. Także tutaj dosyć duzi i znaczący gracze, znaczące firmy współpracują właśnie z platformą Ethereum. Kolejny przykład, platforma EOS. Tutaj zbiór różnych partnerów dostępnych właśnie w zakładce Partner z funduszu Venture Capital firmy projektu EOS, firmy BlockOne. Jednym z nich jest na przykład projekt Galaxy, związany właśnie z cyfrowymi aktywami. Kolejny przykład, kolejny projekt Cardano. Tutaj potwierdzone partnerstwo z Metaps Plus, jednym z systemów. Dodatkowo niedawno dosyć sieć i środowisko kryptowalutowe obiegła wiadomość o podpisaniu przez Charlesa Hoskinsona, właśnie głównego przedstawiciela, frontmana projektu Cardano, podpisanie współpracy z firmą produkującą sportową odzież New Balance. Projekt Tron. Tutaj tak naprawdę informacje w zakresie projektu Tron są niezwykle ciężkie do zweryfikowania, ponieważ tak się wydaje, jestem takiego zdania, że osoba odpowiedzialna, osoba reprezentująca projekt Tron, czyli Justin Sun, bardzo dużo mówi i ciężko te jego informacje zweryfikować. Choćby jak to było ostatnio z firmą Samsung, gdzie koniec końców skończyło się to na wsparciu dla portfela przez jeden z modeli telefonów wytworzonych przez tego producenta. Również jeszcze szereg zapytań i wątpliwości budzi kooperacja właśnie z giełdą kryptowalutową Poloniex. Kolejny projekt Neo. Tutaj również część
projektów, część współprac zweryfikowanych zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Projekty Ledger, Nami czy Gami Cryptos. Projekt NEM, tak naprawdę tutaj dotarłem do jednego większego i potwierdzonego partnerstwa, firma Escroll, platforma edukacyjna certyfikująca właśnie w oparciu o strukturę danych blockchain, którą wykorzystuje projekt NEM. I ostatni projekt naszej listy, projekt Tezos. Tutaj zdecydowanie dosyć dużo partnerstw w ostatnim czasie Tezos podpisuje. Dosyć dużo z nich jest potwierdzonych, podobnie zresztą jak w przypadku Ethereum. Myślę, że ten projekt bardzo aktywnie działa tutaj w tym zakresie. I jeśli chodzi o podsumowanie tego odcinka związanego z partnerami, to postanowiłem tutaj projektom Ethereum i Tezos przyznać pierwsze miejsce, gdyż w zakresie tych projektów można najwięcej znaleźć informacji i móc je potwierdzić właśnie w kontekście partnerstw i po prostu nawiązywania relacji biznesowych z innymi podmiotami. Jestem tutaj zdania, że te dwa projekty naprawdę dosyć aktywnie działają w tej branży. Jeśli chodzi o pozostałe projekty, to pozwoliłem sobie tutaj im przypisać to samo kolejne drugie miejsce, z tego względu, że według mojej opinii żaden z pozostałych projektów nie wyróżnia się na tle innych aż na tyle, aby to było istotnie zauważalne. Oczywiście jest to subiektywna opinia. Myślę, że co do partnerstw tutaj można jeszcze snuć wiele wniosków, zwłaszcza wiele przypuszczeń, gdyż te informacje cały czas są na bieżąco aktualizowane. Dlatego jeśli jesteśmy zainteresowani jednym z tych projektów w zakresie właśnie platform do tworzenia smart kontraktów, powinniśmy się skupić i śledzić nawiązywanie partnerstw, nawiązywanie relacji biznesowych. Myślę, że głównie właśnie w sektorach high-tech, w sektorach IT, gdyż te platformy służą głównie do tworzenia właśnie aplikacji. Także to wszystko, jeśli chodzi o tę ostatnią część rankingu. Zapraszam do kolejnego odcinka, w którym podsumujemy wszystkie odcinki i wyłonimy zwycięzcę tego rankingu pierwszej części. Dziękuję, cześć.